Cześć! Dzisiaj zgodnie z prośbą użytkownika Stanisław Gmerek postaram się pokazać, jak zrobiłem u siebie instalację rekuperacji i klimatyzacji. W domach szkieletowych szczególnie istotnym jest utrzymanie powietrza o odpowiednich parametrach, więc po rozważeniu różnych systemów wentylacyjnych i grzewczych zdecydowałem się na wentylację z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację, i pompę ciepła powietrze-powietrze. W Skandynawii, gdzie panują o wiele surowsze warunki niż w Polsce, takie rozwiązanie jest stosowane prawie w każdym nowo budowanym domu, więc w naszych warunkach tym bardziej powinno się to sprawdzić. Według mnie taki system jest prosty w obsłudze, łatwo można go skonfigurować systemem Smart Home, co sprawi, że będzie w zasadzie bezobsługowy. Jest tani w utrzymaniu i serwisowaniu, tym bardziej jeśli będziemy robić to samodzielnie, a nie ma w tym nic trudnego. Dobrze dobrana centrala wentylacyjna ma kluczowe znaczenie, żeby móc zachować odpowiednią ilość świeżego powietrza w domu. Ja swoją instalację planowałem na podstawie wiedzy znalezionej w internecie, między innymi PDF-a, do którego link podsyłam w opisie filmu. Są tam przedstawione podstawowe zasady planowania instalacji wentylacyjnej, którymi ja głównie się kierowałem. Odkąd ja planowałem u siebie instalację, w polskim internecie pojawiło się sporo nowych filmów i wiedzy na ten temat. Mi niedawno udało się trafić na kanał Easy Instalacje i Malmo OZE, z których materiałami warto się zapoznać, planując samodzielną instalację rekuperacji. Przy doborze odpowiedniej jednostki wentylacyjnej musimy uwzględnić takie czynniki jak kubaturę budynku czy ilość osób, które mają w nim na co dzień przebywać. Na tej podstawie liczymy ilość świeżego powietrza, które powinniśmy móc dostarczyć do budynku i dobieramy jednostkę o odpowiedniej dla nas wydajności. U mnie było to około 30 m kwadratowych podłogi razy 2,5 m średniej wysokości pomieszczeń razy dwie kondygnacje, co łącznie daje około 150 m sześciennych. Centrala powinna mieć możliwość wymiany całego powietrza w ciągu jednej godziny, więc z lekkim zapasem dobrałem centralę o wydajności 200 m sześciennych na godzinę. Jednostka, na jaką się zdecydowałem, to ECS Piotr Paruszewski Ionizato. Po przeanalizowaniu różnych ofert wydawała mi się wtedy dobrym wyborem ze względu dobrego stosunku ceny do jakości i możliwości. Przemówiły do mnie też filmy na kanale pana Piotra, który w mojej opinii wie, o czym mówi i jest autorytetem w tej dziedzinie. Mam tą centralę 3 lata i osobiście jestem z niej bardzo zadowolony, ale nie miałem styczności z innymi jednostkami, więc proponuję przeanalizować też inne opcje. Zresztą od czasu, kiedy ja planowałem rekuperację, minęło już 4 lata, więc sporo mogło się zmienić. Tak jak zmieniła się na przykład cena tej jednostki z 2,5 do 3,5 tysiąca. Gdy już miałem wybraną odpowiednią centralę, zabrałem się za planowanie punktów nawiewnych, wywiewnych, czerpni i wyrzutów. Po uwzględnieniu różnych opcji uznałem, że najlepszym miejscem na centralę będzie poddasze i tak na wprost schodów zaplanowałem pomieszczenie techniczne właśnie na tą jednostkę. Czerpnia i wyrzutnia zostały umieszczone na elewacji północno-wschodniej. Z tamtej strony domu po pierwsze mam trochę drzew i działkę, na której nikt nic nie robi od kilku lat. Według mnie najświeższe powietrze jest właśnie tam. Pamiętajmy, że wyrzutnia musi mieć zachowany odpowiedni odstęp od czerpni, żeby nie dochodziło do mieszania się powietrza między nimi. U mnie jest to w tej chwili ponad 3 metry, więc raczej nie ma takiej opcji. Kolejnym krokiem było zaplanowanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych. Jedna z zasad planowania wentylacji mówi, żeby anemostaty wywiewne umieścić w kuchni i łazience, dzięki czemu zapachy i wilgoć są od razu zbierane właśnie przez nie. Anemostaty nawiewne umieściłem w salonie i na poddaszu, bo tam najczęściej przebywamy i potrzebujemy najwięcej świeżego powietrza. Anemostaty wywiewne z kolei są w kuchni, łazience i nad schodami. Ja używałem anemostatów o średnicy 100 mm i takimi też rurami doprowadziłem do nich powietrze. Tutaj mały szkic z mojej prostej instalacji. Planując ją, liczyłem według kubatury pomieszczeń, jakimi rurami, ile anemostatów ma być w poszczególnych miejscach. Gdy miałem zaplanowaną instalację, policzyłem, ile czego potrzebuję i złożyłem zamówienie standardowo na Allegro. Moja instalacja opiera się głównie na trójnikach. Z racji tego, że to jest mały dom, nie decydowałem się na skrzynki rozprężne. Większość instalacji puściłem w przewodach izolowanych Thermoflex Spiro.
Tylko jedna rura w salonie jest stalowa, bo pełni też u mnie funkcję dekoracyjną. Pomalowana na czarno, moim zdaniem całkiem pasuje do loftowego stylu w moim domu. Rozprowadzając przewody wentylacyjne, musimy pamiętać, żeby były zamontowane po ciepłej stronie budynku. U siebie rozprowadzenie instalacji zacząłem od przebicia się przez ściany na zewnątrz, żeby zrobić miejsce na czerpnię i wyrzutnię powietrza. Najpierw przewierciłem ścianę na wylot długim wiertłem do drewna, później za pomocą mufy obrysowałem otwór w elewacji i wyciąłem go wyżynarką. W tak wykonanym otworze umieściłem kanał wentylacyjny metalowy Spiro 160, okleiłem go z membraną dachową od zewnątrz, a od środka z paroizolacją. Z membraną było trochę zabawy, żeby to okleić, przez ciasny otwór w elewacji, dlatego warto wcześniej zaplanować, w których miejscach będą czerpnia i wyrzutnia i przygotować pod nie odpowiednie otwory. Analogicznie zrobiłem z wyrzutnią i podłączyłem oba kanały do centrali. Do wyrzutni dodałem jeszcze odpowietrzenie z kanalizacji, którym jednocześnie odpływają skropliny. Tutaj trochę kombinowania, żeby połączyć rury kanalizacyjne z wentylacyjnymi, ale w miarę mi się to udało i wszystko działa jak powinno. Później rozprowadziłem kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz domu. Nawiewne prowadziłem w przewodach elastycznych izolowanych o średnicy 160 i na końcu trójnikiem Y z redukcją 160 do 100 bezpośrednio do anemostatu. A w salonie mam to rozwiązane tak jak było widać na przebitkach. Kanały wywiewne z kolei rozdzielają się już przy samej centrali, skąd idą przewodami Thermoflex Spiro 100 bezpośrednio do anemostatu w kuchni, łazience i nad schodami. Gdy instalacja była rozprowadzona, zainstalowałem jeszcze sterownik Sonofa iFan do sterowania rekuperacją. Sterownik ten daje możliwość sterowania przez Wi-Fi szybkością pracy wentylatorów i zmiany między trzema prędkościami. Po zainstalowaniu sterownika i podłączeniu zasilania ustawiłem anemostaty zgodnie z obliczeniami za pomocą anemometru. Około 2 godziny zeszło mi z regulacją, tak żeby ustawić odpowiednie przepływy na poszczególnych anemostatach. Teraz na szybko poruszę jeszcze temat klimatyzacji. Przy doborze mojej jednostki kierowałem się głównie ceną i możliwością pracy przy jak najniższej temperaturze. Według mnie chińskie produkty nie odbiegają już tak bardzo jakością od tych niechińskich, pomijając już fakt, że większość elektroniki i tak jest dzisiaj robiona w Chinach. Ceną za to często odbiegają i to znacznie, tak więc po przejrzeniu parametrów różnych jednostek zdecydowałem się na Kaisai One 3,5 kW, bo z tego co pamiętam jednostki 3,5 kW są najbardziej opłacalne. Zgodnie ze wzorem, według którego powinienem dobierać moc jednostki, wychodziło, że powinienem użyć 6 kW. Ale uwzględniając, że montuję też rekuperację i ogrzewanie podłogowe o mocy kW w łazience oraz to, że dom jest dobrze zaizolowany termicznie, uznałem, że 3,5 kW będzie wystarczające i póki co dobrze sprawdza się takie rozwiązanie. Jednostkę wewnętrzną umieściłem na wprost schodów, troszkę wyżej niż wysokość stropu poddasza, dzięki czemu w lecie strumień chłodnego powietrza ustawiam sobie prosto na poddasze, gdzie pomieszczenia nagrzewają się najbardziej. Z kolei w zimie ciepłe powietrze kieruję na dół, gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie. Po 3 latach użytkowania klimatyzacja pracowała bezawaryjnie. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to trochę głośno pracująca jednostka wewnętrzna i przy grzaniu dość uciążliwie trzeszczą plastiki. Poza tym, planując klimatyzację w domu szkieletowym, polecam jednak jednostkę zewnętrzną postawić na ziemi, a nie tak jak jest to u mnie rozwiązane na ścianie nośnej. Niestety przez to czasami przy intensywnej pracy klimatyzacji sprężarka jest słyszalna w domu. A więc planując instalację rekuperacji, musimy dobrać jednostkę o odpowiedniej wydajności do naszego zapotrzebowania, która będzie w stanie wykonać przynajmniej jedną wymianę powietrza na godzinę, odpowiednio zaplanować miejsce umieszczenia czerpni i wyrzutni oraz anemostatów nawiewnych i wywiewnych, tak żeby zapewnić dobry obieg powietrza w domu, zaplanować sposób, w jaki poprowadzimy przewody wentylacyjne wewnątrz domu, tak żeby był dla nas optymalny i przewody były możliwie jak najkrótsze, i prowadzić przewody wentylacyjne po ciepłej stronie budynku, żeby nie dochodziło do wykraplania się pary wodnej wewnątrz nich. Jeśli chodzi o klimatyzację, warto pamiętać o wyborze jednostki o odpowiedniej mocy dla naszych potrzeb. I jeśli planujemy ogrzewać dom całorocznie, dobrać klimatyzację z możliwie najniższą temperaturą pracy jednostki zewnętrznej.